Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj uznałam, że może coś w końcu nagram, żeby tak Was, wiecie, nie zostawiać z takim pustym kanałem. Co prawda jest dosyć ciężko nagrać, z racji tego, że nasz synek dosyć bardzo cierpi na problemy brzuchowe. I większość doby po prostu płacze, rzadko kiedy śpi, więc nie ma minuty, żeby odetchnąć. Ale uznałam, że dzisiaj coś Wam nagram, a z racji tego, że jedziemy do najgorszego miejsca dla obcokrajowca, jakie może tylko być w Turcji, to uznałam, że wezmę sobie po prostu nagram vloga z tego wyjazdu. Z racji tego też, że wyjście z domu ostatnimi czasy to jest po prostu luksus. Nasz syn jest w przenośni jak bomba. Jak go coś zaboli i wybuchnie, to ma taką siłę rażenia, że naprawdę tak krzyczy, że my uciekamy po prostu ze spaceru, ze sklepu i wiecie, siedzimy po prostu z nim w domu, bo słyszymy tylko od wszystkich lekarzy, że jemu po prostu przejdzie, że mamy mu dać czas. Więc my mu ten czas dajemy, ale jesteśmy zmęczeni, ja głównie się nim zajmuję, jestem sama, Serhat jest w pracy, więc tak jak widzicie, ja się cały czas bujam, bo jego tylko takie bujanie właśnie uspokaja, ale nie zaśnie, nie ma takiej opcji. Także witam Was w vlogu na moim kanale, ja jestem Asia, oglądacie kanał Polki mieszkającej w Turcji, nadaję do Was z Bursy, a dzisiaj jedziemy niestety do najgorszego miejsca, do jakiego można pojechać, będąc obcokrajowcem w Bursie, czyli jedziemy do biura zarządzania migracjami, a to dlatego, że moja karta na pobyt straciła ważność i muszę wyrobić nową. Także mam nadzieję, że obędzie się bez żadnych nieprzyjemnych niespodzianek, takich jak w tamtym roku, że mieliśmy wszystkie dokumenty, a jeszcze pani sobie zażyczyła jakieś dodatkowe, bo o ile w tamtym roku można było jeździć, te dokumenty szukać, tak już w tym roku z dzieckiem, tak bardzo wymagającym dzieckiem, będzie to nie lada wyzwanie. Także Serhat jest jeszcze w pracy, przyjedzie niedługo po nas i jedziemy właśnie do biura zarządzania migracjami zrobić moją kartę na pobyt. Pod ostatnim filmem w ogóle było bardzo dużo komentarzy, czy nasz syn nazywa się Szef. Nie, oczywiście, że nie. Nie nazwaliśmy naszego syna Szef. My tak na niego po prostu mówimy z racji tego, że jest bardzo wymagający, tak jak właśnie Szef. Ale nasz syn nie nazywa się Szef, jak już ktoś jest na Instagramie u mnie, a jak nie, to serdecznie zapraszam. Nasz syn nazywa się Aleks, ale po prostu my sobie tak się śmiejemy już z tej, wiecie, niemocy, że jest jak Szef, bo jest bardzo wymagający, krzykliwy i wiecznie zdenerwowany. Także nasz syn nie nazywa się Szef, tak? Nie nazywasz się Szef, ty jesteś Aleks, tak? Tak, i Aleks dzisiaj ma wyjątkowo słaby humor, ale tych dni, kiedy ma dobry humor, jest niestety jeszcze mało. Ale tak jak lekarz powiedział, tak czekamy niestety, że będzie lepiej. My już wróciliśmy do domu, dostałam kartę pobytu na 3 lata, także 3 lata będzie spokoju, co prawda zapłaciliśmy dużo, bo za 3 lata to jest prawie 4000 lir, ale już będzie z głowy, jak to się mówi, na kolejne 3 lata, aż do naszej wyprowadzki z Turcji, także super. Co prawda karty jeszcze nie mam, ona dopiero mi przyjdzie do domu, ale jakby zostało to przyklepane i jest zgoda, że tą kartę dostanę. Jesteśmy już w domu, ja się już przebrałam, mały się budzi i śpi właśnie tutaj, Boże, możecie zobaczyć, że śpi sobie właśnie w hoteliku, z racji tego, że Serhat po prostu nas przywiózł do domu. Już się budzi, zaraz na pewno będzie płacz, ale ja szybko wykorzystam ten czas, żeby sobie zjeść kanapkę, wypić kawę i wypić herbatę, bo powiem Wam, że mały jest na tyle wymagający, że zazwyczaj po prostu nie mam nawet możliwości zjeść i jem dopiero o godzinie 18-19, jak Serhat wraca z pracy. Także cały dzisiejszy dzień, który Wam pokażę, to po prostu będzie taki dzień Matki Polki w Turcji, jak to nasz ten dzień wygląda. I ja wiem, że dziecko nie powinno oczywiście spać w foteliku samochodowym, w sensie nie powinno leżeć za długo, ale z racji tego, że po prostu śpi, no to ja go nie będę budziła, bo on i tak mało śpi, a sen jest ważny w momencie, kiedy dzieci rosną. Także niech sobie po prostu śpi, pewnie i tak się zaraz obudzi, tak jak już słyszeliście. Także, no co, czekam, aż moja mała bomba wybuchnie, bo tak go też w sumie nazywamy.
i pokażę Wam, jak to ten nasz dzień właśnie w domu wygląda. Nie będzie to, wiecie, nic jakiegoś odkrywczego, bo każda mama wie, jak wygląda dzień z noworodkiem w domu, kiedy mąż jest w pracy, ale pokażę Wam właśnie niektóre rzeczy, które kupiliśmy, albo właśnie takie upominki. Wszystko Wam właśnie pokażę, tak żeby po prostu trochę Was powprowadzać w to, jak u nas teraz życie wygląda. Czyli te takie zawieszki na drzwi, tą akurat dostaliśmy od Serhata, jak byliśmy w szpitalu. Jak możecie zobaczyć, to są oba imienia naszego synka, bo jeszcze o tym drugim chyba nie wspominałam. Także nasz synek nazywa się Alex Efe i bardzo nam zależało, żeby po prostu drugie imię było krótkie i żeby właśnie było to imię tureckie, a to pierwsze imię było takie łatwe dla wypowiedzenia i dla jednej strony, i dla drugiej, czyli dla strony tureckiej i dla strony polskiej. Także tak się właśnie prezentuje nasza zawieszka na drzwi. Ona też była w szpitalu. Tutaj, jak możecie znowu zobaczyć, są kwiatki. Bardzo często kobiety dostają właśnie kwiaty, czy to bukiety, a tutaj od rodziny Serhat dostaliśmy takie bardziej, już cichutko, bardziej takie praktyczne właśnie kwiatki, czyli takie kwiatki doniczkowe. Także tutaj macie zawieszkę właśnie na drzwi Alex Efe, a tutaj jest marudny Alex Efe i powiem Wam, że on chyba już przychodzi po prostu bunt nastolatka, bo on nie lubi naszych rąk, nie lubi wózka, nie lubi tego nosidła, nie lubi nosidła samochodowego, nienawidzi swojego łóżeczka, po prostu nie lubi niczego, także ja się śmieję, że on już ma bunt nastolatka, będąc noworodkiem, ale no jak to inaczej wytłumaczyć, no chyba, że faktycznie coś tam mu dolega, ale powiem Wam, że jak ja chodzę do lekarza i słyszę, że dziecko już tak ma, że się panicznie zanosi płaczem, to po prostu mnie bierze cholera. Także przestałam chodzić tutaj już do Turcji do lekarzy. Po prostu jak będę w Polsce, to wezmę małego na taką, wiecie, gruntowną kontrolę. Chociaż nosidełko pomaga na chwilę, jak widzieliście, mogłam odkurzyć czy coś, ale cały czas jestem w ruchu z małym, albo po prostu leżymy na kanapie i on śpi na mnie, żeby po prostu cokolwiek pospał, ale zaraz Wam też pokażę upominki, które myśmy kupili dla rodziny, dla osób, które odwiedziły w szpitalu, czy też dla mojej rodziny, jak pojedziemy na święta. No bo tak jak mówię, mały dostał kwiaty, dostał właśnie złote medaliki od rodziny Serhata, a myśmy przygotowali coś innego. Już Wam właśnie pokażę, tylko muszę to wydobyć z szafy. Myśmy dla naszej rodziny przygotowali takie malutkie upominki. Tutaj jest akurat do każdego taka torebeczka ze słonikiem i po prostu z imieniem naszego syna. I tutaj już Wam pokazuję, są właśnie te upominki. Tutaj jest czekoladka i mała kolonia, woda kolońska. Także to są takie upominki. Ci, którzy przyszli do szpitala nas odwiedzić, to dostali w szpitalu, a po prostu jak pojedziemy do Polski, to też powręczamy, jak możecie zobaczyć. Wszystko jest tutaj jakby wyliczone, gotowe i tak dalej. Dużo osób też do nas nie przyszło, czy jeszcze po prostu nie dojechało, także wszystko to na nich czeka. I to jest takie dosyć popularne w Turcji właśnie, żeby dawać jakieś upominki, czy to jakieś czekoladki, cukierki w szpitalu. Myśmy postanowili coś takiego praktycznego, fajnego, bo wiem, że większość osób po prostu nie będzie tych czekoladek jadła, czy tej kolonii używała, po prostu sobie schowają jako pamiątkę od naszego synka. Także tak to wygląda. Oczywiście jedno jest dla nas, jedno jest dla małego, żeby też kiedyś miał. Także myśmy zamówili chyba 20 sztuk i dopiero kilka daliśmy, także jak możecie zobaczyć, tak to się prezentuje, niebieska wstążka. To jest właśnie taki słonik. Z racji tego, że ja
Jak już Wam mówiłam, wszystko kompletuję w sumie w słoniki dla małego. Także słonik też jest motywem przewodnim tych takich upominków dla rodziców. Nawet możecie zobaczyć, jak ten słonik się przyjął. To jest kartka od mojej mamy i od mojego taty i chyba nawet od mojej siostry. Zaraz Wam powiem, tylko ją ściągnę, bo już tak naprawdę nie pamiętam. Ale mi się wydaje, że od całej właśnie trójki. Nie, to jest chyba tylko od moich rodziców. I właśnie to jest pierwsza jakby taka kartka dla naszego syna z okazji narodzin. I tak jak możecie zobaczyć, też jest słonik. Ten słonik się przyjął też już u mojej mamy. I moja mama też jak już coś kupuje, to jest ze słonikiem. I powiem Wam, że ta tablica korkowa, ona miała być wypełniona różnymi zdjęciami, zwierzątek i tak dalej. Oczywiście mały ma już miesiąc, ja to miałam zrobić przed porodem, ale nigdy mi jakby nie było po drodze do fotografa, żeby te zdjęcia wydrukować, a teraz już w ogóle nie mam możliwości wyjść z domu, bo mały tak panicznie krzyczy i płacze, także może za jakiś czas, za kilka miesięcy, widzicie, za kilka miesięcy może uda mi się to wydrukować. Powiem Wam, że mamy mały postęp, była drzemka w ciągu dnia, półtora godziny na mnie i 20 albo 30 minut w łóżeczku, także naprawdę pospał sobie trochę chłopak, ale to naprawdę dobrze, bo on tak mało śpi w dzień, więc będzie takim malutkim chłopczykiem. Powiem Wam, że moje życie po prostu od miesiąca ma miejsce na kanapie, głównie w salonie i tutaj sobie urzędujemy. Staram się robić coś już w domu, bo już mnie nerwica bierze, wiecie, leżeć i nic nie robić, ale bardzo ciężko jest coś zrobić w momencie, kiedy ma się nieodkładalne dziecko. Także także mały się właśnie budzi, będzie jadł i mamy godzinę, kurczę, nawet nie wiem którą, chyba 14, czekam aż Serhat przyjdzie z pracy, powiem Wam, że ja tej godziny 18:30 to wyczekuję po prostu jak na, wiecie, na jakąś super rzecz, ale jednak jak jest Serhat, to jakoś się lepiej czuję, bo być samą w domu całymi dniami z bardzo wymagającym noworodkiem, to nie jest nic przyjemnego. No właśnie. Jeżeli mogłabym coś od siebie przekazać, a oglądają mnie na przykład dziewczyny, które są w ciąży bądź planują być mamami, to jakby nie nastawiajcie się tak jak ja, bo ja myślałam, że moje dziecko tak jak na tych wszystkich reklamach będzie tylko spało, jadło i będę zmieniała pieluszki, a rzeczywistość okazała się zgoła inna i rzeczywistość po prostu od miesiąca mnie skutecznie dobija i pokazuje jakby, że życie jest nieprzewidywalne i że życie nie wygląda tak jak życie z dzieckiem, życie z niemowlakiem, z noworodkiem nie wygląda tak jak na tych wszystkich reklamach kaszek, mleczek, pampersów i tak dalej, bo nie wszystkie dzieci, oczywiście starzeją się takie, ale nie wszystkie dzieci są takie, które tylko śpią, jedzą i raz na jakiś czas zmieni się im pieluszkę, bo ja tak na przykład myślałam, ja sobie tak wyobrażałam, że wiecie, że będę sobie chodziła z wózeczkiem, że moje dziecko będzie wiecznie spało, a ono przecież jest małe, no to śpi i tak dalej, a się okazało, że nasz synek praktycznie cały czas płacze, mało kiedy śpi, nie lubi być na rękach, więc to mu nie pomaga, byliśmy już tylu lekarzy w szpitalach, nie szpitalach i w Turcji chyba jest taki nie tyle fenomen, co na wszystko Wam powiedzą, że dziecko tak ma i mu przejdzie, albo dziecko jest zauroczone i dlatego się coś dzieje, nie? Że dziecku może coś być i że może trzeba to dziecko przebadać, no bo przecież nienormalne jest, żeby dziecko się zanosiło zaraz po wstaniu, bądź zanosiło się przy podstawowych, wiecie, rzeczach robionych koło niego, no ale no niestety w Turcji na wszystko słyszę, że dziecko tak ma, dziecku przejdzie, albo dziecko jest zauroczone, że nazar i tak dalej, i tak dalej, więc jeżeli mogłabym coś powiedzieć, to że
by się nie nastawiać, że będzie, wiecie, super. Oczywiście może być jakby, ja tego życzę każdemu, każdej dziewczynie, każdej kobiecie, każdej mamie, przyszłej mamie, obecnej mamie, ale no nie wygląda to tak zawsze i powiem Wam, że ja płaczę od miesiąca, tyle ile mały ma dni, tak od wyjścia ze szpitala ja płaczę, bo mały płacze i ja nie wiem, czy go coś boli, czy on faktycznie ma te kolki, gazy, czy coś innego jest, lekarze mówią, że nic mu nie jest, a on płacze, ja płaczę z nim, nie wiem, z jakiego powodu płaczę, czy go coś boli, ja płaczę z bezsilności, z bezradności, płaczę z tego, że nic nie mogę zrobić, nie wychodzimy na spacery, od praktycznie miesiąca siedzimy w domu, bo mały naprawdę jak zacznie płakać, to już jest koniec i powiem Wam, że inaczej sobie to wyobrażałam, ja wiem, że to głupio mówić takie rzeczy, ale inaczej sobie to wyobrażałam, trochę się naglądałam, wiecie, Instagrama i tych wszystkich takich słodko pierdzących zdjęć, jak to się mówi, a moje życie no niestety nie wygląda tak z małym dzieckiem, nasze życie, moje i Serhata życie tak nie wygląda, także powiem Wam, że ja wyczekuję godziny właśnie tej 18:30, jak już jest Serhat, jak ja go tylko widzę, to wybucham płaczem. Bo tak się cieszę, że on już jest. Siedzimy po prostu z małym we dwójkę w domu. Serhat miał pierwszy tydzień wolny z pracy, no a później już te kolejne 3 tygodnie siedzimy sami po prostu w czterech ścianach, bo boję się po prostu wychodzić na dwór z małym, bo tak płaczę. I powiem Wam, że też czekam na wyjazd do Polski. I jesteśmy w trakcie wyrabiania paszportu. A przy okazji pokażę Wam właśnie tą torbę, którą dostaliśmy właśnie między innymi ze szpitala. Jaka ona jest w ogóle fajna i wielofunkcyjna. Widzicie, ona się tak otwiera. I tutaj mam na przykład chusteczki, tutaj pampersy i ona się rozkłada i ma taką matę do przewijania, widzicie? Ona jest taka naprawdę dosyć spora, więc fajnie jak jesteśmy gdzieś na zewnątrz, to można właśnie wiecie, nie kłaść dziecka na te takie brudne, plastikowe te i tutaj można odpiąć w razie jakby się ubrudziło, bo nieraz się zdarzyło, że trzeba było to umyć, wyprać. Także bardzo fajne, oczywiście logo szpitala i taką marączkę, także służy nam i w domu, i na wyjazd. Czekamy właśnie na tatę, aż wróci z pracy. Jeszcze trochę mamy czasu, bo jest godzina 16. Powiem Wam, że było trochę walki, żeby sobie w tym nosidełku poleżał, ale wykorzystałam ten czas, żeby pomyć naczynia, żeby zrobić sałatkę na obiad, właśnie idę po ziemniaki, bo zrobię frytki takie z piekarnika, także jest powoli, wydaje mi się, jakieś tam światełko w tunelu, że będzie lepiej i trochę nasze życie wróci do normy, bo powiem Wam, że przez ten taki płacz, ja nie jestem zmęczona przez to, że nie śpię, bo nieraz było tak, wiecie, że ja potrafiłam siedzieć 24 godziny, oglądać jakiś serial i później funkcjonować. Mnie bardziej dobija i męczy to, że mały płacze całymi dniami, wiecie, on się nie da odłożyć. On nie lubi wózka, nie lubi fotelika. Na przykład jak chcę iść do toalety i go odłożę, to jest taki paniczny krzyk, jak ja bym go co najmniej, wiecie, upuściła, uderzyła, coś by go zabolało, coś by go wystraszyło. Także to mnie bardziej męczy niż to, że my mamy w nocy pobudki. No i to, że on właśnie śpi w dzień, wiecie, 5 minut, 10 minut i on się budzi z takim panicznym krzykiem, jakby był wystraszony. Serhat właśnie zadzwonił, że już jedzie z pracy, także zaraz wstawimy właśnie te frytki. O! I ja się z Wami żegnam. Bardzo dziękuję za oglądanie filmu. I do zobaczenia w następnym. Tak jak mówię, nie obiecuję kiedy, bo tak jak Wam powiedziałam trochę w tym filmie, no mam pod górkę, mamy ciężko, ale staram się jak mogę. Także mam nadzieję, że podobał Wam się taki typowo domowy film. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, jeżeli podoba Wam się to, co tworzę, zostawcie subskrypcję na kanale, łapki w górę i oczywiście komentarze. Ja lubię komentarze czytać. Teraz sobie powoli to wszystko nadrabiam. Także trzymajcie się cieplutko, myślcie czasami o nas, pomódlcie się też, jeżeli jesteście wierzący, nawet jeżeli nie jesteście wierzący, też się pomódlcie o nas, o zdrowie w sumie wszystkich. I ściskam Was serdecznie i pa, pa.